Cześć wszystkim, tutaj Typhoon, sklep CTDASG. Dzisiaj zaprezentujemy wam cudeńko od GP. Jest to GP Auto Electric Gun Dark Air. No, coś takiego. Dostajemy jebutne pudełko. Giwerę. Magazynek. Dłuższą tubę, do czego dłużej za chwilę przejdziemy. Chwyt przed. I papierolon. Co do repliki. Kolba kolba PDW, więc rozkładana, chowana tak jakby w replice, po bokach, kilkupozycyjna. Szyny Kimot, mega lansiarski tunik płomienia, czy co to tam w zasadzie jest, jakieś urządzenie było to. W zestawie również otrzymujemy rozkładane przyrządy celownicze. Warto wspomnieć, że replika ma zajebiaszcze oznaczenia. Navy SEAL Team, property of government. Replika ma front, body, w ogóle MOTS, czyli Multi Objective Training System. Lansiarskie oznaczenia na selektorze, jeszcze fajniejszy selektor. Mamy żabę Navy Seals. No i zostaje jeszcze coś fajnie, że otrzymujemy wciśnik kropek, na którego mamy 5 miejsc do wpięcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja wepnę sobie w kopę. Dobra, przejdźmy do rzeczy, które były jeszcze w zestawie. No oczywiście mam magazynek, który się ciężko jak cholera. Midcap na około 120 kulek. Z ciekawostki, zwane z lewej strony, więc można to wyciągnąć. Chwyt przedni w standardzie Kimot. Z schowkiem. No na baterię serii 1, 2, 3 uznajmy. Może nawet dwie wejdą. Do latareczek. Chwyt fajny, gumowany. I dłuższa tuba do kolby. Dlaczego dłuższa tuba do kolby? Za chwilę wyjaśnię. Bateria mieści się w kolbie. Tyk i konektor dłuższy. Teraz tak. Nie mam baterii. Bateria dwudzielna 2000 mAh 7.4. No tak średnio bym powiedział. Możemy jedyne co wsadzić to baterię od Semoglock 7.4 300 mAh. No a nie postrzelamy długo. Więc wtedy pojawia się opcja zmiany tuby. Odkręcamy poprzednią. O, warto wspomnieć, szybko wymienna kolba. Jaka replika coś takiego ma? Widać klasa sama w sobie. No i tutaj mamy tą dłuższą tubę. Wtedy już mamy dużo więcej miejsca. Może to nie wejdzie, jest szeroka, ale taka bateria 1200-1300 powinna wejść. Co do repliki. Przejdziemy do, z czego jest wykonany. Front standardowo, amelinum na CNC, body też jest z jakiegoś metalu. Montaż kolby jest również z aluminium. Parę części mamy również stalowe. No wiadomo, że śruby będą stalowe. Osłona wyrzutnika, atrapa wyrzutnika łusek, dopychacz zamka, prowadnica kolby, nic się nie złamie, piny są stalowe. No i chyba tyle ze stalowych części.
lufy zewnętrznej raczej nie jest stalowe, bo nie łapie. Przechronujemy to małe cudeńko. Zobaczymy, ile jest moc. Warto wspomnieć, że standardowo opek regulowany, jak to w GP-ku. Silnik mamy bodajże ten standardowo 120 dla GP. Żadna nowość, żadna rewelacja. O, chociaż na 120 chodzi fajnie. Dalej wyższa sprężyna, sama nazwa mówi, będzie troszeczkę zażyna. Dobra, my tu pitu pitu. A mam wyłączony chrom. Chronuję. Ok, pojedynczy. Ogień ciągu. To tak. Wow! Wow, wow, wow! 383-86 FPS. Więc sporo. Sprawdzimy szybko strzelność na baterii 7.4. Jest głośno. 15,2 RPS, więc już fajnie. Robimy downgrade do 340-350. Wchodzimy do C-Cuba i... No i lans, żaba, Navy Seal, ski mod, kolorki. Dobra, za te pieniądze też laskę mogłaby robić, ale polecamy wszystkim, którzy chcą mieć niestandardową replikę. Dostępna jest u nas w sklepie, zarówno stacjonarnym, jak i internetowym. Miło będzie, jak zaczniecie śledzić nasze media społecznościowe. Na razie.